Wrycz urodził się 29 marca w 1877 roku w Cieszkowach. Był malarzem, scenografem i reżyserem teatralnym. Ukończył gimnazjum w Bochni. Studiował architekturę na Politechnice w Monachium. W 1902 roku ukończył ze złotym medalem Wydział Malarstwa w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był uczniem wybitnych artystów polskiego modernizmu Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehofera i Leona Wyczółkowskiego. We wczesnej twórczości plastycznej widoczne są wpływy jego nauczycieli z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta malował początkowo prace utrzymane w nurcie secesji. Wykonywał bardzo dekoracyjne i stylizowane kompozycje. Najbardziej znany jest jednak z nieco późniejszych, ekspresjonistycznych, wykonywanych zazwyczaj w technice litografii karykatur, plakatów i obrazów o zróżnicowanej tematyce. Karol Frycz kontynuował w nich czerpane ze sztuki młodej Polski konwencje symbolistyczne. W tym samym czasie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lata 1902-1904 spędził w Szkole Przemysłu Artystycznego w Wiedniu. Naukę kontynuował w Paryżu i w Szkole Williama Morrisa w Londynie. W latach 1905-1912 uczestniczył w pracach Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był jednym z czołowych plastyków teatralnych pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Realizując postulaty wielkiej reformy teatralnej, był obok Wincentego Drabika i Andrzeja Pronaszki współtwórcą nowoczesnej scenografii polskiej. Zaprojektował szereg plakatów, mebli i wnętrz mieszkalnych, m.in. Sanatorium Dłuskiego w Zakopanem, wnętrza magistratu w Krakowie oraz jedną z sali Jamy Michalika. Wykonał polichromię w kościele świętej Marii Magdaleny w Szczucinie i we dworze doktora Jana Chłupki w Niwiskach. Został odznaczony licznymi prestiżowymi nagrodami. Karol Frycz był artystą wszechstronnie wykształconym, a zarazem znawcą teatralnych epok, konwencji i stylów. Zerwał z wszechobecną XIX-wieczną tradycją stosowania do różnych przedstawień tych samych kompletów malowanych dekoracji. W swoich projektach uwzględniał realia epoki, z której pochodził inscenizowany dramat. W oparciu o źródła rekonstruował wygląd historycznych kostiumów oraz poświęcał wiele uwagi ich formie i fakturze. Zewnętrzny wygląd miał podkreślać charakter danej postaci. Wprowadził do teatru dekoracje trójwymiarowe i zrezygnował z płóciennych perspektywicznych malowideł. W nowoczesny sposób wykorzystywał sceniczne oświetlenie. To dzięki światłu barwnych reflektorów tworzył głębie scenicznej przestrzeni. Jak pisał Leon Schiller w magazynie kulturalnym w 1974 roku, uruchomił światło, rozbił je na płaszczyzny, podniósł jego siłę i zróżnicował koloryt. Projektując stroje teatralne, zerwał z szablonem kostiumologii. Rozwiązał ich kształt i barwę podług zasad malarskich, nowoczesnych z maksymalnym wyczuciem efektu scenicznego. Frycz rozpoczął swoją scenograficzną działalność w 1905 roku w słynnym krakowskim kabarecie Zielony Balonik. W tym czasie wykonał prace litograficzne do teki Melpomeny razem z innymi artystami związanymi z Jamą Michalikową. Teka powstała z inicjatywy Stanisława Rzeckiego i zawierała około 40 karykatur polskich artystów dramatycznych, czynnych na przełomie XIX i XX wieku. Wykonane były w technice litografii przez różnych artystów. Aktorzy przedstawieni zostali w swych charakterystycznych rolach. Była ona wydana w Krakowie. Karykatury te były sprzedawane w celu wsparcia aktorskiego funduszu emerytalnego. Karol Frycz dodatkowo wykonał w tym czasie szereg litografii towarzyszących i przedstawiających ten sam temat spektakl Eros i Psyche Jerzego Żuławskiego. Tutaj chciałabym się zatrzymać chwilę przy pracy, która inspirowała dzisiejsze spotkanie, a mianowicie Eros i Psyche. Zatrzymał się na scenie, w której tytułowa Psyche, szukając Erosa, wciela się w zamiłowaną w sztuce księżnę w renesansowych Włoszech. I tak wygląda ta praca. Jest pełna przepychu formy przy zastosowanych bardzo małych środkach. Scenę budują schody, zajmujące centralne miejsce w kompozycji. Na dolnych stopniach, po ich prawej i lewej stronie, stoją po dwie postacie męskie. Mężczyźni z lewej strony zajęci są rozmową na temat pojawiających się kobiet.
Temat ich rozmowy subtelnie pokazuje dłoń mężczyzny w zielonym stroju. Zgoła inaczej zachowuje się para mężczyzn po prawej stronie. Oni jawnie, wręcz głośno witają nowo przybyłe. Ich zamaszyste gesty nie tylko witają kobiety, ale i adorują. Na szczycie schodów stoją one, główne bohaterki, w bardzo bogatych strojach. Jedna z nich stoi do nas przodem, pokazuje sylwetkę, rozchylając i trzymając dłońmi poły płaszcza. Druga dama zdaje się tylko jej towarzyszyć. Artysta, wybierając technikę litografii, uzyskuje niezwykle miękki efekt. Nawet duże plamy barwne nie są ciężkie, a nakładane na siebie kolory powodują, że powierzchnia papieru aż drży. Od góry kompozycje zamykają wiszące w przestrzeni arkady o nierównych kształtach. Rozmywają się one po bokach, zanikają. Kompozycja jest bardzo otwarta. Autor zdaje się traktować widza jak kolejnego członka obrazu. Scena teatralna została zatrzymana na papierze. Kunsztownie przeniesione zostały nie tylko gesty i napięcia między postaciami, ale również cała plastyczna oprawa. Postacie wydają się być zastygłe, ale tylko na chwilę. Układy ich ciał budują pełną napięcia kompozycję, a wszystko to podkreśla kolor. Kolor rozlewa się we wszystkich kierunkach. Nie są to płaskie plamy barwne. To wibrujące, świeże kolory, które sąsiadując ze sobą podkreślają się lub gaszą. Bardzo mało artysta używa samej kreski, jedynie podkreślając nastrój poszczególnych osób. To barwa wyznacza kierunki naszego skupienia i wprowadza odpowiedni nastrój. Plamy, uzbrojone w ornamenty, powodują, że już nie jesteśmy biernymi widzami. Jako równoprawny bohater chwili rozkoszujemy się bogatymi strojami dam, a mężczyźni wystrojeni w stroje z epoki nonszalanckim gestem zapraszają do stąpania po schodach. Męskie karminowe szaty skrajnych postaci, niczym kurtyna, odgradzają ten magiczny czas od codzienności. Mamy chwilę, by zapomnieć o rzeczach zwykłych i w pełni czerpać przyjemność. To czas zarezerwowany dla nas i naszej imaginacji, którą pozwolą nam rozwinąć zabiegi plastyczne zastosowane przez artystę. Karol Frycz zawarł swoją wiedzę na temat scenografii teatru w licznych artykułach, które zostały wydane po jego śmierci w jednym tomie pod tytułem O teatrze i sztuce. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą nietuzinkową sylwetką.